Dzień dobry, nazywam się Paweł Brudek, dział historyczny Muzeum Powstania Warszawskiego. Chciałem powiedzieć troszkę słów na temat bardzo ciekawej jednostki, jaką był Batalion Chrobry 1. Już sam fakt jego numeracji jest dość interesujący, pokazujący oczywiście zjawisko żywotności wybuchu Powstania Warszawskiego, sytuacji, gdzie po prostu niektóre jednostki nie wiedziały o sobie. Okazało się, że istnieje już jeden oddział o nazwie Chrobry, stąd oczywiście wprowadzono tę numerację Chrobry 1 i Chrobry 2. Jednocześnie interesujące było to również, że obie te jednostki walczyły w pobliżu siebie, natomiast ich historia była skrajnie, kompletnie inna. Natomiast o tym jeszcze będzie mowa dalej. Chrobry 1 wywodził się z takiej jednostki, która funkcjonowała we wrześniu 1939 roku już. Pierwsze organizacje konspiracyjne zaczynają powstawać tuż przed kapitulacją Warszawy w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach II wojny światowej. Niekiedy są to jednostki bardzo niewielkie, ale później jednak rozrastają się. Kapitan Korda albo Corda był twórcą takiej formacji liczącej początkowo kilka osób, później już rozrastającej się do ponad 100 osób, działającej jakby obok tej najważniejszej, głównej wtedy organizacji, czyli Służby Zwycięstwa Polski. I ta formacja później przekształciła się tak zwaną POZ, czyli Polską Organizację Zbrojną, POZ. Owa Polska Organizacja Zbrojna grupuje, tworzy swoją własną konspirację, swoją własną strukturę i wejdzie w skład Armii Krajowej, no, kiedy się w ogóle pojawi określenie Armii Krajowej, jak wiemy, 14 lutego 1942 roku, Polska Organizacja Zbrojna wejdzie w skład Armii Krajowej w drugiej połowie 1942 roku. I od samego początku ogromną rolę w niej pełnił będzie przyszły major Gustaw Bilewicz, pseudonim Sosna. Bardzo ciekawa postać, urodzony w 1907 roku, czyli w Powstaniu Warszawskim ma 37 lat. Urodzony nie do końca jest jasny, czy w obwodzie w gubernii archangielskiej, czy w gubernii witebskiej. W każdym razie Rosja. Rosja, czas przed I wojną światową, ale jest to już pokolenie młodsze, więc oczywiście dzieckiem był Gustaw Bilewicz w momencie odrodzenia się niepodległego państwa polskiego. Później oczywiście edukacja już w Warszawie, w szkołach polskich i później wstąpienie do Wojska Polskiego oraz służba w jednostkach ułanów. Ciekawostką może być fakt, iż rodzina Gustawa Bilewicza była w jakimś stopniu spokrewniona z rodziną Józefa Piłsudskiego. Co można powiedzieć, że Polacy z głębi Rosji, ale przede wszystkim Polacy z rejonu jednak Litwy Środkowej, tych obszarów. Gustaw Bilewicz realizuje swoją karierę wojskową w latach 30. W momencie wybuchu II wojny światowej służy m.in. w jednostkach obronnych w trakcie oblężenia Warszawy. Później walczy w obronie Modlina i można powiedzieć w trakcie tej niezwykle dramatycznej, burzliwej obrony twierdzy Modlin do końca września 1939 roku, w której można powiedzieć no, wytrzymałość psychiczna i fizyczna żołnierzy polskiego obsady, polskiej załogi była wielokrotnie narażona na najpotworniejsze cierpienia, straszliwe naloty na twierdzę Modlin. Zdradzają nam niemieckie raporty lotnicze i niemieckie fotografie oraz to, jak wygląda twierdza w momencie jej kapitulacji, kiedy wkraczają tam oddziały Wehrmachtu. Gustaw Bilewicz dostał się wówczas do niewoli niemieckiej, trafił do obozu jenieckiego Wehrmachtu, tworzonego jakby ad hoc w rejonie toczących się walk w okolicach Bugu i stamtąd po prostu zostaje, stamtąd ucieka, trafia do Warszawy, tutaj angażuje się w różne działania także na rzecz swoich najbliższych. Jego żoną była córka generała Kazimierza Ładosia, która pozostała na Wileńszczyźnie. Gustawowi Bilewiczowi udało się różnymi sposobami swoją żonę przerzucić
z terenów, które przecież zostają zajęte przez armię sowiecką po wrześniu 1939 roku. W trakcie ogólnego chaosu udaje mu się wykorzystać swoje kontakty i przerzucić ją do Francji. Jest to samo w sobie bardzo, bardzo interesująca historia, której w tym momencie nie będę rozwijał. Gustaw Bilewicz trafia do powstającej, wspomnianej przeze mnie Polskiej Organizacji Zbrojnej i rzeczywiście służy, działa na różnych szczeblach. W 1942 roku, od 1942 roku jest już w ramach Armii Krajowej. W 1943 roku pojawia się określenie jednostki batalionu Chrobry, który w trakcie Powstania Warszawskiego, w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego będzie dość liczny, około 450 żołnierzy, uzbrojony natomiast bardzo słabo. Tam będzie zaledwie jeden ręczny karabin maszynowy, kilkadziesiąt pistoletów maszynowych, trochę karabinów i głównie broń krótka i granaty, czyli właściwie taka, można powiedzieć, przeciętny stan uzbrojenia niestety większości powstańczych żołnierzy, powstańczych jednostek, przynajmniej w dniu 1 sierpnia. Można powiedzieć, że mimo tak kiepskiego stanu wyposażenia jednostka otrzymała niezwykle ambitne zadania. Praktycznie miała ogarniać bezpieczeństwo rejonu Alei Jerozolimskich na wysokości dworca towarowego. Przypomnę, że dworzec towarowy znajdował się wtedy w rejonie placu Zawiszy. Była wtedy tak zwana Syberia, istniała ogromny system bocznic kolejowych, które biegły wzdłuż równolegle ulicy Towarowej. Cały dzisiejszy jeden pas ulicy Towarowej wtedy nie istniał, zajęty był przez szyny kolejowe, i one wszystkie zakręcały w kierunku zachodnim, tworząc taki potężny system bocznic, różnego rodzaju kolejowych budyneczków i małych obiektów fabrycznych. No i oczywiście dalej ogromnie istotną kwestią była ulica Chłodna. Chłodna, która stanowiła w ówczesnej Warszawie bardzo ważną arterię wschód-zachód oraz wszystkie skrzyżowania Chłodnej z Żelazną, rejony oczywiście ulicy Prostej, Łódzkiej, ulicy Grzybowskiej, ulicy Krochmalnej, no i oczywiście wielkiej zakłady. W pobliżu miejsca, gdzie teraz się znajdujemy w Muzeum Powstania Warszawskiego, znajdują się pozostałości zakładów Philipsa. To właśnie był też rejon, na którym miał działać Chrobry 1. Zakłady Philipsa pracujące dla Niemców były bardzo ważnym punktem na rogu ulicy Grzybowskiej i Karolkowej. No i oczywiście początek Powstania Warszawskiego to słynna akcja batalionu Chrobry 1, czyli zaangażowanie się w zdobycie potężnej wartowni północnej, takiego rzeczywiście punktu, który miał ryglować zarówno ulicę Chłodną na osi wschód-zachód, jak i ulicę Żelazną na osi północ-południe, słynna Nordwache. Nazwa pozostała z czasów, kiedy istniało tam jeszcze mur getta i oczywiście potężna kładka pomiędzy lewą i prawą stroną Chłodnej. Przy Nordwache, przy istniejącym po dziś dzień budynku, znajduje się po dziś dzień upamiętnienie wielkiej bitwy stoczonej o ten gmach. To zdjęcie z tego właśnie rejonu, 3 sierpnia 1944 roku, czyli słynna bitwa z wykorzystaniem środków saperskich, kilofów, łomów. Strona polska dokonała ataku pozorowanego od strony elewacji tego gmachu, kilkupiętrowej kamienicy o takim wyoblonym kształcie, w której znajdowała się grupa kilkudziesięciu niemieckich żandarmów i Ukraińców. Doszło do sytuacji, że jednostka polska szturmowała od strony ulicy, ale druga jednostka przebijała się do tego gmachu górą i dokonała przebicia poprzez ściany, a następnie od strony szczytowego górnego piętra przebiła się po prostu na górę i z powrotem schodziła na dół, tłumiąc i niemiecki i ukraiński opór. Doszło do zaciekłych walk. Warto natomiast wspomnieć, że polski atak nie był zaskoczeniem dla załogi niemieckiej, dlatego nie udało się opanować tego budynku, owej wartowni północnej, szybko. To się staje dopiero po trzech dobach 3 sierpnia i też oczywiście ze stratami, które tam nastąpiły. Można powiedzieć, że to był taki najsłynniejszy i też propagandowo mocno nagłośniony sukces batalionu Chrobry 1, też bardzo dobrze pamiętany. W zeszłym roku, w sierpniu, odbyła się duża inscenizacja walk o Nordwachę. Miałem okazję być tego świadkiem i rzeczywiście bardzo dobrze pokazano ten
te walki, tym bardziej, że jak już mówiłem, ten budynek stoi, po prostu jest, tam nie trzeba niczego wymyślać, Chłodna na tym odcinku jest oczywiście ulicą zabytkową, wpisano do rejestru zabytków, ma zabytkowy bruk i wpuszczony weń zabytkowe szyny tramwajowe z uwagi na bardzo istotną arterię komunikacyjną, linię tramwajową biegnącą właśnie ulicą Chłodną. Po tych walkach Chrobry angażuje się w również istotne walki. 4 sierpnia próbuje zatrzymać czołgi dywizji pancernej, spadochronowo-pancernej Hermann Göring, które przejeżdżają sobie, a raczej próbują przejechać swobodnie alejami jerozolimskimi. Chrobry atakuje, tam czołgi są obrzucane butelkami zapalającymi. Niemcy są, mają rozkaz nie nawiązywać walki z Polakami. Ich rozkaz jest po prostu przejechać, więc po prostu Niemcy jakby profilaktycznie ostrzeliwują ze wszystkich magazynków elewację domów wzdłuż alei, którymi jadą. Chodzi nie o to, żeby stanąć i dać się zaatakować, tylko po prostu odstraszyć Polaków przed próbami ataków. No ale to się ostatecznie Niemcom nie uda. Później aleje jerozolimskie już zostaną przecięte i tunel kolei średnicowej zostaje przecięty, ale przez jednostkę, o której będzie mowa kiedy indziej, słynny batalion Chrobry 2. W tym momencie batalion Chrobry 1 w początkach sierpnia, około 6 sierpnia zostaje przesunięty, zabrany z tego całego rejonu tego bliskiego Śródmieścia i Woli i przesunięty w zupełnie inne miejsce. Zupełnie inne, mianowicie w rejon już bliższy Staremu Miastu, w rejon ulicy Długiej, ulicy Nalewki, a więc na ten rejon północnego Śródmieścia i tam rzeczywiście nawiąże kontakt ze słynną grupą Północ, dowództwa pułkownika Karola Ziemskiego, pseudonim Wachnowski. Tam pojawi się bowiem bardzo istotna, newralgiczna arteria polskiego terytorium z uwagi na załamanie się oddziałów polskich walczących na Woli. Otóż oddziały polskie zaczną się powoli wycofywać przez ruiny, tą gigantyczną pustynię getta warszawskiego, która wtedy rozciąga się między ulicą Okopową i aż Bonifraterską. Tam nie ma ani krzaczka, ani drzewka, ani domu. Tam nie ma na czym oka zawiesić. Jest po prostu równina totalnego zniszczenia i przez te jednostki, przez te tereny Polacy się przedostają w kierunku Starego Miasta. Otóż jednostka Batalion Chrobry 1 ma stanowić zabezpieczenie tej linii Nalewki, Długa, pasaż Simonsa, czyli ten ogromny, gigantyczny gmach, po którym ślady pozostały jedynie w postaci kilku żelbetowych słupów, które wystają z trawy na terenie dzisiejszego ogrodu Krasińskich. Wtedy był to ogromny gmach stojący vis-a-vis arsenału. Otóż rejon ten to teoretycznie bardzo przyjemny obszar parkowy, zazieleniony. Jest tam oczywiście piękny ogród Krasińskich, jest sporo zieleni. Jest tu wypalony już po bombardowaniach 1939 roku i mocno wyburzony przez Niemców pasaż. Pasaż Simonsa, czyli gigantyczna, pięcio, a nawet sześciopiętrowa w którymś momencie ogromna bryła takiego kompleksu handlowego, biurowego, ale też urzędowego, zniesionego przed I wojną światową. Cała ta przestrzeń w istocie tutaj w rejonie arsenału była jakby wypełniona tym budynkiem, który miał w sobie jeszcze ogromny dziedziniec. W środku był niezwykle nowoczesny, miał bardzo głębokie podpiwnicznienia, cały ogromny żelbetowy blok zbudowany przez kupca niemieckiego na polecenie Alberta Simonsa jeszcze przed I wojną światową, staje się miejscem na zawsze związanym z dramatycznymi losami batalionu Chrobry 1. Oddział zajmuje więc ten rejon, zajmuje szkołę, rejon również ulicy Długiej, szkoły przy ulicy Barokowej oraz sąsiaduje z ulicą Stawki i z tymi wielkimi gruzowiskami, gdzie między innymi rejon zniszczonej zajezdni tramwajowej na ulicy Muranowskiej zajmuje zgrupowanie Leśnik. Bardzo dobra jest współpraca między żołnierzami Chrobrego i Leśnika, która skutkuje bardzo ciekawą zdobyczą, mianowicie zdobyto niemieckie działo przeciwpancerne, kaliber 50 mm, tak zwany PAK. PAK, czyli skrót od Panzerabwehrkanone, działo przeciwpancerne. Tutaj niestety trochę słabej jakości mamy pokazano to działo przyczepione do potężnego ciągnika artyleryjskiego na gąsienicach, który tutaj jest pokazany. Udało się to działo zdobyć. Nie było całkowicie nieuszkodzone. Trzeba było tam wymienić w nim iglicę. Dodano oczywiście pewne maskowanie. Najważniejsze, że zdobyto razem z działem ponad 80 pocisków. I można było teraz
przy pomocy tego działa ryglować rzeczywiście niemieckie pozycje, niemieckie próby ataku od strony północnej. Takie próby ataków, jak podjęte na przykład 20 sierpnia, kiedy Niemcy próbują szturmować ową twierdzę pasażu Simonsa przy pomocy dużego pojazdu wypełnionego ładunkiem wybuchowym o nazwie Borgward. Był to bardzo niebezpieczny pojazd. Dokładnie tydzień wcześniej fakt, iż polscy żołnierze nieostrożnie i wbrew rozkazowi ten pojazd uruchomili i przemieszczali się nim, spowodował znaną eksplozję w historiografii powstania, mylnie określaną jako takiej mitologii powstania, jako eksplozja czołgu pułapki. Był to tak zwany Borgward, który właśnie podrzucał na pełnej prędkości duże ilości ładunków wybuchowych pod dany rejon, następnie odjeżdżał i był w stanie detonować zdalnie sygnałem radiowym częściowo ten ładunek wybuchowy. Tu się to nie udało, Polacy po prostu trafili z tego działa, z bardzo niewielkiej odległości, strzelając właściwie ogniem na wprost przez barykadę ten podjeżdżający pojazd. I mało tego, nie tylko, że go sparaliżowali, spowodowali panikę, uciekła niemiecka obsada, a udało się jednocześnie ten ładunek wybuchowy przejąć. Major Gustaw Bilewicz-Sosna w tym momencie działa bardzo ostrożnie, nauczony tragicznym doświadczeniem sprzed tygodnia. Przede wszystkim każe sprawdzić to niemieckim jeńcom. Niemieccy jeńcy, specjaliści od tej techniki, wyraźnie potwierdzają, co jest w środku Borgwarda. Udaje się bezpiecznie przy ich pomocy ten ładunek wybuchowy wyciągnąć. To jest 300 kg sprasowanego trotylu, który później posłużył do produkcji ładunków wybuchowych powstańczych i udaje się w ten sposób więc niezwykle wzmocnić ten cały rejon. Oczywiście rejon jest w coraz gorszej sytuacji. Niemieckie ataki są z coraz większej ilości stron. Dramat następuje w dniu 31 sierpnia. Znamy szczegóły ze wspomnień, niezwykłych wspomnień żołnierza batalionu Chrobry 1, czyli Jana Kurdwanowskiego, pseudonim Krok. Jego książka Mrówka na szachownicy pragnę każdemu polecić. Jest to po prostu niezmiernie szczegółowa, bardzo dokładna i też niezmiernie ciekawa pod względem opisów topograficznych relacja z walk powstania warszawskiego. Otóż Jan Kurwanowski Krok jest jednym z żołnierzy Chrobrego, który po prostu przebywa w środku pasażu Simonsa w momencie, kiedy nastąpił zmasowany nalot niemieckich Junkersów i nastąpiła kompletna katastrofa, załamanie się konstrukcji tego budynku. Po prostu w wyniku zmasowanych bomb zniszczono w ciągu kilku minut 5 pięter tego obiektu. Następnie cały budynek razem z ludźmi, szpitalem, całą masą cywilnej ludności ukrywającej się w schronie. Wszystko to jakby zapadło się pod ziemię. Skończyliśmy się myć. No i ten. Ja już się suszyłem tym rzecznikiem. A ten i samolot nisko przeleciał nad pasażem, no to było. I pasaż się zatrząsł, wie pan, rzucił bombę. Co ja do tego... I to, wie pan, jak ten kurz opadł, to ja jestem cały pokryty, byłem mokry, tak? To wie pan, tym tynkiem wszystkim, tak? To, a to mówię do tego... Popatrzę, żeśmy się myli, tak? Ale mówię tak do niego, bo już byłem raz zasypany, wie pan, strasznie byłem zasypany, przedtem kilka dni. To mówię, no chodźmy do piwnicy szybko, bo zaraz drugi nadleci. Nie tylko drugi. Nim żeśmy, proszę pana, ja tylko złapałem ten, jeden but miałem na nodze, drugi złapałem już w ręki, bo nie było czasu, bo już drugi leciał. I schodami w dół, wie pan, wybuchło tak, zrobiło się ciemno, potem żeśmy się tylko za rękę trzymali, razem byśmy zlecieli w dół. I potem ciemność straszna i te bomby wybuchały, wie pan. I takie straszny ten. I w ogóle trudno oddychać, bo to wie, powietrze to jest pół tego, to jest ten pył, tak? I dusi się, i potem jakieś kłębowisko ludzi. I potem w końcu ucichło, potem gdzieś jakieś były takie te, jakieś takie eksplozje, coś, ja nie mogę się zorientować. I w końcu wszystko ucichło. No więc i ciemno. Więc a my z tym Lechem trzymamy się za ręce.
Więc ja powiadam tak. Do Lechanu musi być tu wydostać się stąd, bo przecież tutaj zaraz Niemcy przyjdą, tak? Ale w ogóle gdzie wyjść, nie wiadomo, bo to wszystko ciemno. Więc ludzie tam mówią, bo to ludzie też tam pchają się i tak macają, i tak wszyscy macają po ciemku, wie pan. Więc mówią, że trzeba do wyjścia na ten, na Ogród Krasiński, do przekopu, do szkoły. No więc, no ten tłum się pcha, ale człowiek nie wie, gdzie jesteś, że tutaj ludzie, tutaj. W końcu głosy mówią, nie ma wyjścia, bo jest ten, wejście do przekopu jest zasypane. To ja mówię do Lecha tak, bo on te podziemia lepiej znał. Mówię, idźmy z powrotem do tych schodów, żeśmy zeszli. Może od tam jeszcze są te schody. No i idziemy, wie pan, idziemy tam. No, i doszliśmy, macamy, że są schody. No my żeśmy wyszli schodami na górę, wie pan, bo byliśmy w podziemiach, prawda? No i tak jeszcze macając nogą, żeby znowu nie wpaść w jakąś dziurę z powrotem do tych podziemi. I jak wyszedłem na górę, wie pan, to już się tak rozwidniało, taka była czerwona mgiełka, wie pan, wszędzie. I ja przebiegłem ten wielki korytarz, to parę kroków, tak, stanęłem na brzegu tej sali, obrabiarek, nie ma nic, wie pan. To całe te 5 pięter, proszę pana, zwaliło się do piwnicy. Nikogo nie ma, wie pan, żywego. Jedyne, co stoi, to kocioł, wie pan, gotuje się ten bulgocze, a koło niego stoi ten kucharz Ukrainiec. I to jedyne żywe osoby, którą w ogóle widzę, wie pan. Nie ma nikogo. Nigdy nie znaleziono wszystkich ciał ludzi, którzy tam zginęli i nigdy nie można powiedzieć z całą pewnością, ile osób wtedy w pasażu Simonsa traci życie. Z szacunki mówią od 99 ciał, bo tyle osób tam ekshumowano po II wojnie światowej, bodajże w 1949 roku, po nawet 200 ciał albo nawet 300 są takie relacje. Dzisiaj właściwie w tym rejonie, no jak już mówiłem, są tylko upamiętnienia powierzchniowe, po prostu w powierzchni chodnika umieszczone resztki żelbetowych słupów tej całej konstrukcji, która nam daje jakieś tam mizerne pojęcie, dokąd ona sięgała, ale no uważam, że należałoby to lepiej pokazać w tym miejscu, by uświadomić ogrom tej bryły i ogrom tragedii, która się tam wydarzyła. Ogromna tragedia dla batalionu, ginie tam olbrzymi procent oddziałów całej jednostki, która w tym momencie liczyła około 600 ludzi, ale przecież nie jest to koniec historii wojskowej Batalionu Chorobry 1, bo za chwilkę będzie dramatyczny rozkaz przebijania się z resztek oddziałów powstańczych ze Starego Miasta w kierunku Śródmieścia. To słynne przebicie w nocy z 30 na 31 sierpnia major Gustaw Bilewicz-Sosna w tych walkach uczestniczy w działaniach nocnych i wtedy rzeczywiście wskutek braku koordynacji jednostki, niektóre polskie działają o wiele za późno, wchodzą do walki za późno, nie udaje się skoordynować czasowo całej tej sytuacji, oświetlone rakietami niemieckimi rejon Placu Bankowego powoduje, iż desant Polski kanałami pod Placem Bankowym kompletnie się nie udaje. Można powiedzieć, że niestety jest to wielka klęska powstańczych sił, aczkolwiek oddziały, resztki jeszcze oddziału Batalionu Chorobry 1 na czele z majorem Gustawem Bilewiczem zostają przerzucone stąd na Śródmieście w inny rejon, w rejon ulicy Brackiej i Szpitalnej. To jest ostatnie miejsce, gdzie służą oddziały żołnierze Chrobrego i tam też służy major Bilewicz. Tam też zostaje postrzelony 9 września. Niestety nie udaje się go uratować po 2 dniach walki o życie na ulicy Mokotowskiej 55 w tamtejszym szpitalu powstańczym. Major Gustaw Bilewicz-Sosna umiera wskutek zakażenia krwi. Jest jeszcze zastępca oddziału Chrobry 1 jeszcze uczestniczy w działaniach wojennych, ale można powiedzieć, że to jest no taki dramatyczny akcent kończący już właściwie historię tej jednostki pod koniec Powstania Warszawskiego. Także można powiedzieć, pozostają nam niezwykłe wspomnienia, niezwykłe losy oddziału, który jako jedyny był wyposażony w broń pancerną w trakcie Powstania Warszawskiego przeciwpancerną. No i oczywiście pozostaje nam pamięć bohatera majora Sosny oraz niezwykłego miejsca, jakim jest Ogród Krasińskich i ten jego konkretny rejon, to miejsce, gdzie pod poziomem Ogrodu Krasińskich tkwi
bardzo, bardzo tragiczna, bardzo tragiczny rozdział, ślad po historii Powstania Warszawskiego. Dziękuję bardzo.